Szpital Juliusz w Rybniku znowu zmieni swojego właściciela. Tym razem władze powiatu przekażą prawdopodobnie zabytkowy obiekt miastu. Władze Rybnika już zacierają ręce i planują, kiedy i w jaki sposób szpital odzyska dawny blask. Nie do końca wiadomo, co powstanie w ruinach dawnego szpitala. Wiadomo jednak, że zostanie spełniony testament fundatora. Takich obietnic przez lata było jednak wiele, a obiekt jak straszył, tak straszy. Zabytkowy szpital Juliusz w Rybniku od lat zmienia swoich właścicieli. Od lat też jak straszył, tak straszy. Kiedyś kompleks szpitalny był obiektem zazdrości, dzisiaj przypomina ruinę. Przez ostatnich kilka lat większość budynków była własnością powiatu rybnickiego. Teraz w odzyskaniu dawnego blasku szpitala ma pomóc prawdopodobnie nie powiat, a miasto. Rozmowy trwają, tyle mogę powiedzieć. Jesteśmy na etapie rozmów ze starostem. Pan starosta Damian Mrowiec rzeczywiście zaproponował, aby gmina Rybnik przyjęła szpital. Analizujemy temat pod względem planów zagospodarowania, pod względem podpisanych już umów i instytucji, które funkcjonują w Juliuszu. Także rozpoczynamy dyskusję o przyszłości Juliusza. A dyskusje nad przyszłością Juliusza trwają już od wielu lat. Przypomnijmy, nie tak dawno głośno mówiono o tym, że w dawnym szpitalu powstanie hospicjum i siedziba rodzin zastępczych. Były też pomysły, aby w obiekcie znalazły się komfortowe i nowoczesne mieszkania dla seniorów, hotel czy punkty usługowe. Pomysłów jest wiele, zazwyczaj na przeszkodzie w ich realizacji stoją pieniądze. Przede wszystkim musimy mieć model finansowy, to znaczy musimy wiedzieć, z czego się w przyszłości ta materia będzie utrzymywała. Sam remont Juliusza to są gigantyczne środki i bardzo duże wyzwanie dla gminy, stąd temat wymaga przemyślenia, głębokiej analizy, szczególnie finansowej, no a potem będę mógł mówić o konkretach. Jak podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera, skutki działań mogą być dwa. Będziemy mieli albo budynek, który będzie żył w centrum miasta, albo będziemy mieli w najbliższych 10 latach dużą ruinę i bardzo duży problem. To, czy ten problem faktycznie będzie w rękach miasta czy powiatu, jeszcze nie zostało przesądzone. Nie zmienia to jednak faktu, że problem faktycznie jest i należałoby go jak najszybciej rozwiązać.